Jesteśmy liderem po rundzie jesiennej, także na pewno nie może być innego celu jak awans, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to jest sport i na pewno jesteśmy wymieniani w gronie faworytów naszej drugiej ligi. No, niemniej jednak trzeba dobrze przepracować okres przygotowawczy, bo na pewno na boisku nie będzie łatwo. Ten awans trzeba będzie dużo potu poświęcić, aby ten awans wywalczyć. Na pewno tego budżetu nie będziemy zwiększać, ale w związku z tym, że kilku zawodników odeszło, no więc na te miejsce przede wszystkim będziemy starali się to, aby uzupełniać wychowankami, zresztą co było widać dzisiaj również na boisku. Niemniej jednak, jeżeli byłyby jakieś ciekawe postacie z zewnątrz, oczywiście w rozsądnej cenie, to będziemy zainteresowani również takimi zawodnikami. Na razie nie jestem zaniepokojony, bo jeszcze nie zostało nic rozdzielone, ale wszystko się rozstrzygnie właściwie w tym tygodniu. Ja rozmawiałem i z panem prezydentem Kuczerą, i z panem prezydentem Masłowskim. Słowa mogę tutaj powtórzyć, mam się nie martwić, bo żadnej rewolucji nie będzie. Oczywiście my nie dostajemy jakichś szalonych pieniędzy, bo nie jesteśmy najbogatszym klubem drugiej ligi, ale staramy się te pieniądze, każdą złotówkę, zanim wydamy, dwa razy zobaczyć. I w związku z tym myślę, że klub jest dobrze prowadzony, jesteśmy klubem, dzisiaj się słyszy o zadłużeniach, my nie mamy żadnego zadłużenia wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego, nawet jakieś tam drobne zaległości wobec zawodników, ale to nie są zaległości kilkumiesięczne, to są kilkudniowe, także myślę, że jesteśmy dobrze zarządzanym klubem i z tej drogi nie zejdziemy, bo oprócz wyników sportowych dzisiaj również o powodzeniu w klubie jednak decyduje ekonomia.